Pani Bogna, jeżeli ja się dobrze doliczyłem, to już jest 14 edycja tego wspaniałego obiadu dla dzieciaków. A z jaką myślą pani się dzisiaj obudziła rano? Po pierwsze spałam 3 godziny, więc takie to przebudzenie było dość dramatyczne. Musiałam to wszystko scalić, bo jak widzisz, to jest impreza na żywo. Tu jest hardcore, tak naprawdę zawsze jest trema i zdenerwowanie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby kochać to, co się robi. Jakby tremy nie było, to by nie było tych emocji. Bogna Sworowska zawsze do mnie dzwoni i zaprasza, a ja nigdy nie odmawiam, już nie wiem, który raz jestem, 6., 7., może więcej nawet, ale na szczęście to jest zawsze wtedy, kiedy jesteśmy w Polsce i można przyjść, także z wielką przyjemnością. Gosiu, ile ty się dzisiaj decydowałaś, czy tutaj być z dzieciakami, czy nie? 5 sekund to trwało, po prostu pomyślałam, okej, trzeba się mam tutaj ubrać. Też bardzo gorąco. Jest gorąco, dokładnie, także po domowemu, na sportowo i bardzo się cieszę, fajna atmosfera. 1, 2, 3, dudes up! Dla państwa, ale i dla nas to jest taki wyjątkowy dzień, co rok, kiedy możemy się tutaj spotkać. Czy dzieciaki też czekają na ten wyjątkowy moment, żeby zobaczyć te gwiazdy, miejcie na wyciągnięcie ręki? Bardzo czekały. Jak był odwołany, przesunięty termin tego spotkania, bardzo się stresowały, czy na pewno się odbędzie. To jest dla nich taki szczególny dzień, ponieważ są wyróżnione w pewnym stopniu. Wiadomo, że te dzieci są pokrzywdzone przez los, a to jest taki dla nich taki fajne, rodzinne spotkanie. Fajnie, że ktoś o nich pamięta i że kawałek serca im da. To są takie spotkania, jak się okazuje, niejednorazowe. To nie jest tak, że ja raz do roku przychodzę tutaj i jestem, tylko jest jakiś ciąg dalszy. Przypuszczam, że teraz też tak będzie, bo poznałam fantastyczne osoby z domu dla dzieci w Szymonowie. Już dostałam piękną książeczkę o nich, o tym domu i obiecałam, że tam odwiedzę ich, więc podejrzewam, że jakiś kolejny rozdział otwiera się w moim życiu. Słyszałam przed chwilą ze sceny, że jeden z chłopców, tu jest z Czeczenii, przez 2 lata był w Polsce w domu dziecka, jak przyjechał z Czeczenii. I tutaj gdzieś na sali spotkał to ten swój dom dziecka i swojego wychowawcę. To już takie magiczne chwile, po które tutaj przychodzimy. Aż dokładnie mam gęsią skórę. Z tego najbardziej się cieszę, z tego kontaktu z dziećmi, z tego, że osoby, które tu są zaproszone, mogą być dla nich inspiracją. Tak naprawdę możesz być kim chcesz w życiu i to, że ktoś ma lepszy lub gorszy start, wcale nie determinuje tego, kim będzie później. Obiecujesz, że będziesz za rok? Jak najbardziej obiecuję.